Hej, witam wszystkich na kanale. W nowej odsłonie odcinków Jak kopać wyżej. W ubiegłym tygodniu omówiłem, co będzie wchodziło w skład nowej serii. Link macie tutaj. Pierwszy odcinek z tej serii zaczynamy od materiału dotyczącego rozciągania dynamicznego. Ok, ja się przebieram i zaczynamy. Szybko o tym, czym jest rozciąganie dynamiczne. Rozciąganie dynamiczne jest moim zdaniem idealnym dopełnieniem rozgrzewki przed treningiem właściwym. Pozwala zmniejszyć ryzyko kontuzji, ale najprościej możemy to nazwać wymachami, rozmachami, wyrzutami, na przykład nóg. W ruchu doprowadzamy do dynamicznego, szybkiego rozciągania się długości mięśnia i powracania do jego naturalnej długości. Ruchy podczas rozciągania dynamicznego wykonujemy w pełnym zakresie we wszystkich płaszczyznach, dzięki czemu mięśnie są wytrzymalsze, silniejsze i lepiej przygotowane do wysokiego wykonywania kopnięć. W sportach walki rozciąganie dynamiczne powinno być częścią każdego treningu, z tego względu, że ruch, który wykonujemy podczas tego rozciągania, jest w bardzo dużym stopniu zbliżony do tego, jaki wykonujemy podczas kopnięcia. Mięśnie wykonują bardzo podobną pracę. Dobra, bo znowu się rozgadałem, przechodzimy do konkretnych ćwiczeń. W materiale ukażę ich 6, ponieważ uważam, że nie ma sensu wielkiego narzucania dużej ilości ćwiczeń, z tego względu, że powtarzalność dobrych ćwiczeń daje najlepsze efekty. W pierwszych 3 ćwiczeniach będziemy wykonywali 3 serie po 15, 10 oraz 5 powtórzeń. Ćwiczenia są podzielone na 3 serie z tego względu, że pierwszą serię wykonujemy lekko, drugą troszeczkę mocniej, a trzecią jak najmocniej i jak najwyżej. Pierwsze ćwiczenie. Wymach prostej nogi w przód. Pozycją, z jakiej zaczynamy, jest jedna noga z przodu, druga z tyłu. W trakcie ruchu noga podporowa pozostaje prosta. Tak samo noga, którą wykonujemy wymach, również powinna być prosta. Wymach wykonujemy, wyrzucając po prostu nogę w przód. Tak jak wspominałem, wykonujemy to ćwiczenie w 3 seriach. 15 powtórzeń, 10 powtórzeń i 5, gdzie te 5 powtórzeń jest jak najmocniej, jak najwyżej. W całkowicie pełnym zakresie, jaki możemy wykonać. Przykładowy wymach w pierwszej serii. Wymach w drugiej. I maksymalne wykonanie w trzeciej. Ćwiczenia oczywiście wykonujemy równomiernie na obydwie kończyny dolne. Drugie ćwiczenie, wymach nogi w bok. Dokładnie z taką samą powtarzalnością jak w pierwszym. Ustawiamy się bokiem. Nogą, którą będziemy wykonywali wymach, stopę w tej nodze ustawiamy cały czas bokiem. Nie dajemy palców do góry, tylko cały czas są skierowane w bok. Dla lepszego wykonania tego ćwiczenia możemy sobie wykorzystać coś, czego możemy się przytrzymać. Wtedy skupimy się na rozciąganiu, a nie na utrzymywaniu równowagi. Łapiemy się jedną ręką, ściany bądź drabinki, bądź tak jak ja w tej chwili, tutaj worka treningowego. Tak jak wcześniej, wykonujemy to 3-krotnie z coraz większą siłą. Pierwsza seria. Druga seria. I ostatnia, najsilniejsza, 3. seria. Podobnie wykonujemy to ćwiczenie na obydwie nogi. 3. ćwiczenie, wymach swobodny nogi w tył. W ćwiczeniu, kiedy już zaczynamy czuć opór, że dalej noga nam nie może pójść, zginamy wtedy staw kolanowy i kierujemy stopę w ten sposób, jakbyśmy chcieli się trafić lub kopnąć z tyłu głowę. Podobnie jak wcześniej, możemy sobie wykorzystać ścianę, drabinkę bądź worek. Przytrzymując się, eliminujemy to, że nie możemy utrzymać równowagi i skupiamy się na rozciągnięciu. Kiedy wykonujemy ruch w tym kopnięciu, w trakcie przytrzymania uginamy ręce, kierując klatkę piersiową do przodu, pozwoli nam to
wyżej i mocniej wyciągnąć tą nogę do tyłu. Podobnie jak wcześniej, ćwiczenie wykonujemy trzykrotnie z różną siłą. Pierwsza seria przykładowa. Przykładowa. Druga seria. I trzecia seria. Poprzednie trzy ćwiczenia były najbardziej zbliżone do kopnięć. W tej chwili dodamy sobie dwa ćwiczenia rozciągania dynamicznego, które są troszeczkę inne. Ćwiczenie to wypad nogi do przodu, naprzemiennie nogą prawą oraz nogą lewą. Prawidłowe zachowanie sylwetki podczas wykonywania tego ćwiczenia macie na obrazkach, które wyświetlają się tutaj z boku. Dajemy ręce sobie na biodra i wykonujemy wypad. Raz jedną nogą, raz drugą nogą. Raz jedną, raz drugą. Pamiętamy o tym, aby nie przytrzymywać rozciągnięcia, ponieważ ma być to rozciąganie dynamiczne, gdzie szybko rozciągamy i wracamy do poprzedniej długości mięśnia oraz nie wykonywać ruchów pulsacyjnych, czyli dociągania. Ok, ostatnie ćwiczenie w tej chwili. Przenoszenie ciężaru ciała z jednej nogi na drugą. W ćwiczeniu najpierw przysiadamy na jednej nodze. Pamiętamy o tym, żeby tam, gdzie mamy ten największy ciężar ciała, stopa była cały czas cała, przyległa do podłogi. Druga stopa ma być skierowana palcami ku górze. W ćwiczeniu przenosimy ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Hop, hop, hop. Dla ułatwienia możemy przytrzymać się ziemi i w ten sposób sam wykonywać to ćwiczenie. Ponownie jak uprzednio pamiętamy o tym, żeby zbyt długo nie przytrzymywać naciągnięcia mięśnia, bo nie o to chodzi w rozciąganiu dynamicznym. Szybkie podsumowanie i wyjaśnienia. Rozciąganie dynamiczne wykonujemy jako dopełnienie rozgrzewki. Zaraz po niej nigdy nie wykonujemy rozciągania dynamicznego zamiast rozgrzewki, ponieważ możemy tym samym wyrządzić sobie krzywdę. Układ musi być już przygotowany do możliwości wykonywania takiego ruchu. Dzięki tym ćwiczeniom będziemy mieli większą swobodę ruchu w wykonywaniu wysokich kopnięć. Powtarzalność tych ćwiczeń przygotowuje mięśnie do takiego ruchu, dzięki czemu możemy po prostu nie nabawić się kontuzji. Ćwiczenia te powinny być wykonywane na każdym treningu. Dzięki nim przygotujemy nasze mięśnie do bodźca, jakim jest wykonywanie wysokich kopnięć. I jeszcze raz, co najważniejsze. Wykonujemy je po rozgrzewce, nie zamiast niej. Ok, dzisiaj to by było na tyle. Zapraszam do odwiedzenia naszego Instagrama oraz naszego Facebooka. Oprócz materiałów ze sztuk walki pojawiają się tam także przepisy i porady dietetyczne. Zachęcam do pozostawiania łapek w górę, komentowania materiału, a jeżeli